Polskie Radio PIK. Gorąca godzina. Zaprasza Anna Raczyńska. Czy publiczna debata wyjaśnia, czy zaciemnia problemy? Na jakie pytania można udzielać wymijających odpowiedzi i czy marsz w obronie demokracji i wolności mediów tak naprawdę zmieni ich jakość? O tym właśnie będę rozmawiała z moimi gośćmi. W studiu Bydgoszczy są ze mną pan Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Nie pomyliłam funkcji, tak? Nie, nie. Już wicemarszałek zgodnie z wolą wszystkich świętych? Z wszystkich świętych pewnie tak, ale to na ziemi się te decyzje dokonują. W tej chwili jest sytuacja tego typu, że 1 grudnia zostałem wybrany na stanowisko wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Następnego dnia złożyłem skutecznie rezygnację z zajmowanego stanowiska. Nie podejmowałem czynności jako wicewojewoda, a w tej chwili moja rezygnacja czeka na podpis pani premier Ewy Kopacz. Pojawiła się informacja, że już została podpisana, ja ale mam to nie ma pan takiej informacji. Ja nie mam informacji zwrotnej, która byłaby jednoznaczna. I w tej sytuacji jakby z uwagi na szacunek do mojego poprzedniego pracodawcy, z uwagi na szacunek do pani premier, nie podejmuję czynności jako wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Czyli jestem wybranym wicemarszałkiem. O, nawet nie wiedziałem, że w naszym studio taką... jest również pan Przemysław Przybylski, radny wojewódzki Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się pani redaktor, kłaniam się państwu. Dzień dobry. Pan gościem jest również pan poseł Łukasz Krupa, Twój Ruch. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan profesor Janusz Golinowski, politolog, prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz. Dzień dobry, witam państwa. Ale mamy również gościa w Warszawie. Łączymy się dzisiaj z panem Januszem Zemkę, posłem do Parlamentu Europejskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Także witam panią i witam państwa. Ja się nazywam Anna Raczyńska. W imieniu gości własnym zapraszam radiosłuchaczy i zapraszam internautów. www.radiopi.pl to nasz adres. Zapraszamy. Na pierwszy rzut oka przynajmniej dwa z wskazanych wcześniej pytań mogą wydać się pytaniami retorycznymi, ale nie przesądzałabym tej sprawy. Myślę, że dopiero na końcu będziemy mogli powiedzieć, czy rzeczywiście są to pytania retoryczne, czy też one wprowadziły, czy odpowiedź na nie może być zapowiedzią bardzo istotnych zmian, ale na początek zaczniemy od wyjaśnienia pewnego terminu. Właściwie mam pytanie do pana profesora Janusza Golinowskiego. Panie dziekanie, proszę powiedzieć, jak można najkrócej sformułować takie pojęcie osoba zaufania publicznego? Trzema słowami. Była, jest i będzie. Wiarygodna. Wiarygodna w kontekście nie sięgająca po socjotechniki, ale wiarygodna merytorycznie. Osoba, która rzeczywiście powierzone zadania, powierzone wyzwania realizuje na miarę swoich możliwości. Nie ucieka pod oczywiście skrzydła różnych ugrupowań, nie ucieka pod tak zwaną niemożność, pod, ja to nazywam, prawdą czasu, że dzisiaj czas podpowiada nam, że dzisiaj będziemy wiarygodni za pomocą takich socjotechnik, za tydzień będziemy wiarygodni za pomocą innych socjotechnik. To działanie jest na krótką metę i niestety ona przynosi bardzo często już skutki odwrotne do oczekiwanych. Notabene społeczeństwo się temu przygląda. I czasami dziwi się, jak jest możliwe po prostu takie przedstawianie sprawy, które jeszcze tak niedawno było jak gdyby przedstawiane w zupełnie innym świetle. No, gołym okiem widać, że chodzi, i pan profesor wziął pod uwagę ten aspekt, ale także i ja. Chodzi o problem, w jaki sposób próbują posłowie wytłumaczyć korzystanie z kilometrówki. I myślę tutaj, że chodzi szerzej o problem rozliczania publicznych pieniędzy. Panowie, czy naprawdę tak trzeba tyle czasu i trzeba tyle starań i zabiegów, żeby odpowiedzieć na proste pytanie? Przesadziliśmy, skorzystaliśmy ze strumienia pieniędzy, które jak strumień świadomości płyną w naszym kierunku? To bo jak panowie widzą, dopiero w przyszłym tygodniu Sejm się zacznie, a że tak powiem, afera madrycka i jej skutki ciągną się już od bardzo dawna. Jeżeli mogę zacząć jako parlamentarzysta, no to dla mnie sprawa jest prosta. Znaczy, pierwsza rzecz to jest kwestia
rozliczania tych wyjazdów zagranicznych, czyli tej lotów tanimi liniami, a pobierania kilometrówki. I tutaj jest jedna rzecz do zbadania. Jeżeli bilet był kupiony wcześniej niż była pobrana kilometrówka, to znaczy, że z premedytacją doszło do wyłudzenia pieniędzy. I to jest po prostu zero-jedynkowa sytuacja. No i co? I taka zero-jedynkowa sytuacja, przepraszam. Dyskwalifikuje to osoby z życia publicznego. 26 milionów wpłynęło właśnie tym strumieniem. I teraz to potrzeba... Czy fakt, że tyle osób korzystało z tego, dlatego tak zależy im na tym, żeby tej sprawy nie finalizować? Prawdopodobnie w taki sposób 26 milionów wyłudzeń nie dotyczy wielkiej grupy posłów. To znaczy w taki perfidny sposób, gdzie rzeczywiście dochodziło do wyłudzeń, bo to jest kwota kilometrówek 26 milionów, ale większość tych posłów pewnie jeździła tym samochodem. Wiem na przykład, że Robert Biedroń, który też był w Radzie Europy, wielokrotnie jeździł, sam widziałem, kiedy ruszał z podstępu, mówił, że wyjeżdża. I jedzie. Zabierał też asystentów, swoich współpracowników, więc było mu po prostu zręcznie jechać autem i rzeczywiście rzetelnie z tej kilometrówki się rozliczył. Natomiast jeżeli ktoś kupuje bilet wcześniej, wiedząc, że za 2 miesiące jest posiedzenie, czy za miesiąc i wtedy taniej kupuje ten bilet, bo z wyprzedzeniem, a potem na 2 tygodnie, czy na tydzień przed wyjazdem pobiera kilometrówkę, która jest kilkukrotnie wyższa niż kwota tego taniego biletu, bo wie, jakie są procedury, że dostanie równowartość biletu kupowanego w Lufthansie, w locie, czy w jakiej innej komercyjnej dużej linii, no to robi to z premedytacją i wyłudzają pieniądze. I to jest jakby jedna sprawa. Jeżeli tak było, to jest pełna odpowiedzialność, łącznie z konsekwencjami karnymi. I tutaj nie ma dla mnie żadnej taryfy ulgowej, czy to był parlamentarzysta, czy to byłby jakikolwiek inny, jakakolwiek inna osoba publiczna. Natomiast druga sprawa jest w kwestii wykorzystywania przez nas kilometrówek, które są dzisiaj określone na 3,5 tysiąca kilometrów miesięcznie, jako pewne pozapłacowe narzędzie do wykorzystania swoich, do wykonywania swoich obowiązków. I teraz trzeba się tylko zastanowić nad tym, czy mamy wprowadzić jakieś dzienniki, rejestry... A nie, to już jest, panie pośle, to jest sprawa, którą państwo będą musieli rozwiązać w dyskusji. Nie mamy na to specjalnie czasu. Mnie chodzi o mechanizm. To jest na dyskusję parlamentarną w komisjach. Nie, ja wiem, tylko chcę natomiast, panie pośle, to jest jeszcze coś więcej, bo to jest sprawa kontroli nad tymi pieniędzmi ze strony administracji Sejmu. To jest sprawa także... rozwiązań legislacyjnych, które dopuszczały, które były tak niedoprecyzowane, czyli że można było te pieniądze... To jedno zdanie. Bo kiedyś było tak, że rzeczywiście nie było tego limitu kilometrów i wtedy ta słynna afera z posłem Łyżwińskim i nadużywanie, wykorzystywanie prawie całego przysługujących środków na prowadzenie biur na kilometrówkę. Okrojono to do 3,5 tysiąca. Dzisiaj okazuje się, że to okrojenie nic nie dało, bo znowu budzi to kontrowersje, znowu dziennikarze piszą, czy wyjechał 3 tysiące. Ale dziennikarze piszą nie dlatego, że jest problem. Uznane, że do 3,5 tysiąca kilometrów posłowie mają możliwość rozliczenia bez dodatkowego udowadnienia, czy te kilometry przejechali, czy nie. Jeżeli znowu i to budzi kontrowersję... Ale dlaczego mają nie udowadniać? To są nasze publiczne pieniądze, panie pośle. Okej, mogą to udowadniać, ale to jest kwestia niedoregulowania tego. Właśnie w tym rzecz. I warto, żebyśmy o tym porozmawiali. To nie do uregulowania. Jest to na dzień dzisiejszy niedoregulowane. Właśnie pytanie, dlaczego do tej pory nie zostało to uregulowane, skoro w momencie, kiedy pojawił się problem, należało już o tym myśleć. To jest już 2 miesiące. Dlatego, że nikt perfidnie nie wyłudzał, nie kradł pieniędzy i nie było wokół tego szumu. Jest luka prawna, która daje możliwość nadużyć. Powiedzmy sobie, panie pośle, jasno. Jeśli tej luki by nie było, nie byłoby też możliwości. To jest pytanie również o kondycję elit w naszym społeczeństwie. Pan reprezentuje, powinien reprezentować elity narodu. Natomiast jeśli to jest lumpen inteligencja, to co mamy żądać od przeciętnego obywatela? Proszę państwa, dramat... Przepraszam, panie radny, wejdę jednym zdaniem. Mówiliśmy przed chwilą o wiarygodności. No właśnie, trudno jest zasłaniać się ustawą, która reguluje odtąd dotąd. Jeśli przez cały czas mówimy o prawdzie czasu, czyli ta prawda zmienia się raz na tydzień i oczywiście można wszystko rozmydlić poprzez niejasną ustawę, dla mnie przez cały czas jest to problem wiarygodności. Jeśli ta elita narodu próbuje oczywiście przed społeczeństwem w tak idiotyczny sposób tłumaczyć się, to ja bardzo przepraszam. Brak transparentności pokazuje, że daje możliwości do przestępstwa. Nazwijmy to wprost. To, co powiedział, jeśli można, panie marszałku, tylko dokończę. To, co powiedział Jarosław Kaczyński, był konkretny przykład 3 posłów i była konkretna reakcja. No, ale to jest sekundę, ja pan nie przerywałem. Sekundę. I powiedział, że ręka mu się z długopisem nie zadrży, jeśli będzie udowodniony przykład zrobić z kimkolwiek z Prawa i Sprawiedliwości. Transparentność życia politycznego jest ponad
dramat wszystkim, jeśli chcemy pewne standardy prawa demokratycznego. Dramat polega na tym, że my od kilku tygodni, a właściwie debata publiczna od kilku tygodni żywi się sprawą kilometrówek. Czy ktoś je dobrze rozliczał, czy nie. Wyrażujemy nie, ale my chcemy o mechanizmach rozmawiać. No, właśnie, i właśnie o tym chciałbym powiedzieć. Otóż ale uważam, pan marszałek... Że, otóż uważam, że tej dyskusji w ogóle ta dyskusja nie powinna zaistnieć, dlatego że sprawa uczciwości, szczególnie funkcjonariusza publicznego wobec państwa, jest po prostu podstawą funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Ja prawdę powiedziawszy, wypowiadając się na temat kilometrówek, wypowiadam się totalnie teoretycznie, bo mając możliwości korzystania z kilometrówek, nigdy nie miałem z tym problemów, no bo albo jechałem i wypisywałem kilometrówkę, albo nie korzystałem z tego przywileju. Natomiast dzisiaj... Kierowca pana zawoził, panie... Kierowca mnie zawoził, wicewojewoda. W Urzędzie Wojewódzkim ani razu nie korzystałem z kilometrówki przez 4 lata. Ale posłowie mają swoje zajęcia w terenie, muszą się kontaktować ze swoim elektoratem, z wyborcami i zrozumiałym jest, że muszą się jakoś poruszać. I tu chodzi sposób, w jaki wychodzą z tego problemu. I tutaj dochodzimy do sedna, mianowicie dopóki nie będziemy rozróżniali, czym jest prawo, a czym etyka i będziemy mylili te dwa kardynalne pojęcia. Będziemy mieli te problemy. Otóż niektórzy z nas, ludzi, osób publicznych, posługuje się takim stwierdzeniem, nie naruszyłem prawa. Ale naprawdę często, nie naruszając prawa, narusza się zasady etyczne, zasady przyzwoitości. Tak. W Niemczech też prawa nie naruszano, bo pan profesor mówił, jestem, byłem i będę wiarygodny, ale także i przyzwoity, prawda? Pan poseł Janusz Zemke, eurodeputowany. No cóż ja mogę powiedzieć na ten temat? No mogę powiedzieć tak, że tu niestety w tym przypadku mamy nie tylko do pomylenia zasad prawnych z normami etycznymi, tylko moim zdaniem, przykro mi to mówić o tych młodych posłach, mamy do czynienia w najnormalniej świecie z przestępstwem i ze świadomym wyłudzeniem. No to jest, jak sądzę, dosyć czytelna sytuacja. Ale ja chcę zwrócić uwagę na pewien ważny mątek, chcę nawiązać do pierwszej wypowiedzi pana profesora. Otóż wtedy, kiedy mówimy o zaufaniu, o wiarygodności, bo to się z sobą łączy, to trzeba by jednak dodać, że są takie zawody, gdzie ta konieczność i wiarygodności, i zaufania ma jednak znaczenie szczególne. To mam przykład, to dotyczy sędziów, to dotyczy policjantów, ale także to dotyczy osób pełniących bardzo wysokie publiczne funkcje, bo bez wątpienia poseł czy senator w warunkach polskich to powinna być osoba szczególnego zaufania. Ale ja nie bez powodu używam słowa, że powinna być, bo niestety trochę to, że tak powiem, sprzyało, a jak widać sprzyjają temu bardzo mało precyzyjne przepisy. Ja dam taki prosty przykład. No, mnie się zdarza stosunkowo rzadko poruszać samochodem do Brukseli, ale te reguły, które mnie dotyczą przykładowo, to są takie, że gdybym jechał z Bydgoszczy do Brukseli samochodem, to muszę oświadczenie napisać, gdzie muszę podać numer samochodu, kilometr od początku do końca i muszę do faktura tego dołączyć ze stacji benzynowych, prawda? I muszę do tego dołączyć co najmniej dwa rachunki z tankowania, tak. Więc ja z zasady gdzieś tam tankuję za Poznaniem i Dortmundem. I wtedy jest sporo jasne, wiadomo, że ktoś jechał, że to paliwo kupował. Bo to znaczy, ale też powiem uczciwie, że w Parlamencie Europejskim to zostało uregulowane nie tak dawno, bo jeszcze kilka lat temu korzystano dosyć powszechnie z ryczałtów różnych, no co oczywiście prowadziło do tego, że te ryczałty obchodzono, kupując chociażby bilety w tanich liniach lotniczych, więc wyciągnięto wnioski z tego od 2009 roku, te reguły w Parlamencie Europejskim. Czyli można uregulować. To są moim zdaniem dość rygorystyczne. Czyli można uregulować, my mamy z tym problem i czekamy, odwlekamy po to, żeby co? To, co mówił przed chwilą pan marszałek, jeżeli w sprawach osób publicznych
będących, pełniących bardzo ważne funkcje. Ich wiarygodność ma potwierdzić prokurator, to przepraszam bardzo, no żyjemy w kraju, w którym... Jeśli w tak prostej sprawie posłowie nie mogą regulować, to co w kwestii ustawodawstwa? Ale szanowni państwo, no... to właśnie posłowie mają za zadanie regulować te rzeczy dla nas obywateli. Ale troszeczkę w cieniu ukryła się też administracja sejmowa. Jeszcze raz powtarzam, Kancelaria Sejmu nie było, no to właśnie pełniące... nie było kontroli nad tymi pieniędzmi. Oczywiście, że nie było i w wielu kwestiach nie ma, bo zakłada się, oczywiście dzisiaj jest to do zweryfikowania. Ja mam możliwość jakby... Zakłada zaufanie? Zakłada się zaufanie, tak. Nie stosowne. Oczywiście, że tak. Dla mnie jak będzie kwestia rozliczeń, to jest wszystko jedno. Ja jestem pierwszą kadencję, stan za stany dzisiaj oceniam i mogę o nim otwarcie mówić, bo ja nie wiem, jak było 20 lat temu. Ale nie widzi pan zjawiska patologicznego, z którym trzeba... Zjawisko patologiczne w momencie, kiedy dochodzi do takich sytuacji, jakie są obnażone w konkretnych przypadkach. Natomiast w każdym innym, to jeżeli ja robię, i to z ręką na sercu mogę powiedzieć, samochodem więcej kilometrów niż mam możliwość rozliczenia z tego ryczałtu, to ja nie mam żadnego powodu, żeby czuć jakiś dyskomfort, że całego rozliczyłem, bo na tyle mi pozwala dzisiejsze dzisiejsze regulacje, tak? Jeżeli one są zbyt, nie wiem, pobłażliwe, zbyt hojne, proszę bardzo, niech marszałek to zmieni, będziemy dostosowywali się do nowych realiów. Natomiast inną rzeczą jest to, że rzeczywiście Kancelaria Sejmu zakłada, że właśnie parlamentarzyści są osobami zaufania publicznego i nie ma potrzeby doregulowywać aż tak bardzo, bo w ramach limitu, który im przysługuje, nawet jeżeli wykorzystują go całego, to już nikt nie wnika, czy panie pośle, macie państwo zaufanie do siebie, nie macie do obywatela. Proszę zobaczyć, jak formowane jest prawo, jak jest restrykcyjne, jak bardzo... Pełna zgoda. Zadzwonił do mnie dziennikarz Faktu, pyta się, jak dokumentuję swoje przejazdy. Powiedziałem wprost, nie dokumentuję, bo nikt ode mnie tego nie wymaga. Ale nie mam z tym żadnego powodu, żeby wymagano tego ode mnie i będę to robił. Nie ma z tym żadnego problemu, nie buntuję się przeciwko temu i nie uważam, żeby to było coś złego. Wręcz przeciwnie. Dlatego, co dzisiaj teraz mówimy i dla transparentności, dla przejrzystości, dla budowania relacji między państwem a władzą i tego zaufania wzajemnego, byłoby to być może ile potrzebne. Ile czasu potrzeba parlamentarzystom i elitom, żeby to zrozumiały? Dzisiaj ile to jest w kwestii marszałka. Wystarczyło w moim przekonaniu... Wystarczy mi przedstawicieli klubu zrobić być może jakieś kilka posiedzeń, znaleźć kompromis, zaproponować zmiany, klepnąć i wszystko. Ja myślę, że mamy do czynienia także z taką trochę nierównością prawa. Ja sobie przypominam jeszcze, kiedy jeszcze pełniłem obowiązki wicewojewody, to przez moje biurko przechodziły różne pisma. I oczywiście przechodziły także pisma, które wskazywały na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez przedstawicieli różnych jednostek samorządu terytorialnego i tak dalej. I do rzecznika dyscypliny finansów publicznych wysyłało się takie doniesienia o właśnie tym przekroczeniu. Aha. Te przekroczenia nieraz dotyczyły 120 zł, nieraz 86, a nieraz nawet 36. One potem były umarzane, bo nawet sama procedura odzyskiwania tych pieniędzy okazałaby się bardziej kosztowna, ale to pokazuje, jak prawo transparentnie może działać w różnych jakby przejawach i obszarach. I faktem jest, że no zaskakuje mnie taka niefrasobliwość przy rozliczaniu tych kosztów w Sejmie, ale też zgadzam się z panem, panie pośle, że istotnie można by wyjść z założenia, że poseł jest człowiekiem uczciwym, senator może jeszcze bardziej, bo starszy, i nie ma powodu traktować ich jak złodziei. Potencjalnie. Prawda? No to nie chcę używać argumentów populistycznych, ale proszę zwrócić uwagę te słynne historie, kiedy aresztowano człowieka, bo jakiś batonik za 90 groszy, za 2 złote i restrykcyjność prawa była dokładnie tutaj niekwestionowana. I skuteczność. Proszę zwrócić uwagę, ludzie nie płacą za mieszkanie, bo nie mają pracy, jest eksmisja i tak dalej, i tak dalej. Równość. A tutaj przecieka 26 prawa. Milionów złotych, wycieka i no, nie ale można też mam pytanie... W każdym mam, przypadku nie, to były oczywiście, nadużycia, ale oczywiście. No, sama suma pokazuje pewne... To nieważne ile osób, ważne, że w ogóle taka kwota jest, mogła być, wyciec. A proszę zwrócić uwagę, gdyby nie było afery madryckiej, gdyby pewne, nie wiem, żony pewnych panów nie zachowały się tak czy inaczej w samolocie, okazałoby się, że ten strumień pieniądza płynąłby nadal. Dlatego tak, to pytanie, czy debata publiczna wyjaśnia, czy zaciemnia problem, jest w moim przekonaniu
o tyle retorycznym pytaniem, że obywatele, że my zaczynamy patrzeć na problem inaczej, że do ludzi... Jeśli można. No właśnie, czy do ludzi dociera to, co się tak naprawdę dzieje? Pani redaktor, no jeżeli w tak, proszę mnie dobrze zrozumieć, no jeśli w tak małej sprawie nie mogą posłowie sobie poradzić, co dopiero w sprawach wielkich, o dużej randze na przykład strategii gospodarczej. No to my mamy okazję to zobaczyć. No właśnie. Mamy przyjrzeć się tym elitom. Z panem marszałkiem zasiadamy w sejmiku i tam to jest izba niższa, lokalna, ale jest to prosto poustawiane. No, kancelaria sejmiku, która jest znacznie bardziej okrojona w zasoby ludzkie, które obsługują sejmik, potrafi zamówić konkretny lot, bilety, przewóz na lotnisko, z lotniska i nie mamy żadnych kilometrówek i sejmik doskonale funkcjonuje. Dlaczego tego, co jest dobre, nawet od dołu samorządu nie można do szczebli wyższych przenieść? Pan poseł Łukasz Krupa. Znaczy, to jest też kwestia, bo tak, kwota 26 milionów rzeczywiście szokuje, tylko z punktu widzenia Kancelarii Sejmu, bo tutaj to wszystko się rozbija tą etykę, bo Kancelaria Sejmu ma bardzo wysokie stawki, ma bardzo wysokie procedury zamówień, za loty nawet między Bydgoszczą a Warszawą Kancelaria Sejmu płaci więcej z tego, co ja wiem, nie będę tutaj zdradzał żadnych tajemnic umów między kancelarią, ale wiem, że tak mniej więcej płaci więcej. Znaczy, państwo zawsze się uważało za dojną krowę. Tak. I niż każdy z nas rynku, mógłby ten bilet kupić komercyjnie. I to samo jest z tymi delegacjami. Oszwabić. Te delegacje są wykupowane dużo wcześniej. Te bilety są bardzo drogie. Bardzo drogie. One kosztują po kilka tysięcy, kiedy komercyjnie przez wyszukiwarkę lotów można by było kupić go trzykrotnie taniej. To nieraz sprawdzałem, latając w ramach tych delegacji parlamentarnych OBWE. I co, dopóki nie będzie nie pęknie jakaś afera, to będzie trwało? Że w tym momencie, kiedy Kancelaria Sejmu mówi sobie tak, damy mu kilometrówkę, która nie przekroczy ceny tego biletu, to my na tym i tak nie stracimy. To znaczy wręcz zyskamy. Tak było z kilometrówką, kiedy ja jechałem do Wiednia i rzeczywiście tym autem pojechałem. 1600 zł dostałem jako kilometrówkę, jako jakby koszt rekompensaty za paliwo. Bilet posłów, którzy podzielili samolotami, wynosił 3200. Z punktu widzenia Kancelarii Sejmu, Kancelaria zarobiła 50% tego kosztu. Gdybym ja poleciał samolotem i zapłacił 700 w tanich liniach lotniczych do Wiednia, zarobiłbym też drugą połowę tego, no tak? Okay. No więc tutaj jest, to trzeba na to spojrzeć dwukrotnie. Dobrze, jeżeli szukamy oszczędności, etyka, jeżeli chodzi o posłów, ale Kancelaria Sejmu też mogłaby znaleźć oszczędności, po prostu wprowadzić inne. No to ja zadam, powtórzę to pytanie i może mogłabym je zawęzić. Czy afera madrycka tak naprawdę pomoże nam rozwiązać pewne problemy, czy też Kancelaria Sejmu ograniczy się tylko do kilometrówek, a już inne sprawy, gdzie jeszcze można te pieniądze puścić bokiem, to nadal będzie tak, jak było. Pan poseł Janusz Zemke, wierzy pan, panie pośle, że ta sytuacja może być początkiem uzdrowienia przynajmniej części wydatków Sejmu? Więc ja bym bardzo chciał, żeby tak było, ale nie wierzy jak pan. Widać gołym okiem, no niestety nie można polegać na pełnym zaufaniu do wybrańców do narodu. No, doświadczenia tutaj mamy niestety no niedobre, więc w związku z tym trzeba powiedzieć wprost, że panowie, pracujemy niestety z wami, jeśli chodzi o kwestie finansowe, o wasze wydatki z budżetu państwa, na zasadzie zaufania ograniczonego. W związku z tym ja bym namawiał, żeby jednak bardziej dokładnie sprawdzać wszelkie wydatki dotyczące i kilometrówek, i wydatków na biura. No, przykro mi to mówić, bo każdy chciałby, żeby było inaczej, ale to zaufanie zostało podważone. I to jest prawa pierwsza. A druga, o czym dzisiaj tu nie mówiono, to jest oczywiście rola marszałka Sejmu. Otóż ja bym oczekiwał wtedy, kiedy pojawiają się wątpliwości różne, żeby jednak pan marszałek Sejmu no nie tylko mówił, że są jakieś problemy, tylko żeby zgłaszał propozycje ich rozwiązania, bo marszałek Sejmu nie jest li tylko od reprezentacji i od udzielania głosu, tylko jest od przecinania tego typu bardzo niedobrych sytuacji, bo jest to sytuacja oczywiście. No tak, ale pan marszałek jest sędzią we własnej sprawie. No więc właśnie, no i teraz mamy gigantyczny kłopot polegający na tym, że także są, no są pytania dotyczące tego, jak pan marszałek, pełniąc funkcję ministra spraw zagranicznych, mając służbowy samochód i ochronę boloską i tak dalej, mógł, że tak powiem, samodzielnie wyjechać tam ileś tysięcy kilometrów. No więc krótko mówiąc, jeśli chodzi o to wydatkowanie publicznych pieniędzy, no to niestety, to nie pachnie to ładnie, a tak ten delikatnie jest trudno, trzeba to kontrolować. Koniec.
I jeśli ostatnio mówiliśmy o wydawaniu pieniędzy i o takim zagadkowym znikaniu pieniędzy w różnych kieszeniach, to przypomnę, że pojawiła się też inna kwota. To jest najpierw 15 milionów dolarów, a teraz 30 milionów dolarów. To są pieniądze, które w kartonach w różny sposób przekazywało CIA naszym służbom. I jest pytanie. Oczywiście i narzędzia, i same procesy operacyjne tego typu służb, one nie mogą być ujawnione. Ale panie pośle, to właśnie też pytanie do pana posła Zemke. Pan jest doskonale zorientowany w tej kwestii. Proszę powiedzieć mi, czy to jest możliwe, żeby nie było żadnej dokumentacji o przejęciu tak dużej kwoty? Też są nieważne, czy to jest 15, 30, czy to jest milion. Tylko, że w ogóle to są pieniądze przekazywane instytucji czy służbom publicznym. Znaczy, moim zdaniem to dokumentacja powinna być, bo to, o czym my mówimy, to nie była pomoc o jednorazowym charakterze, tylko Amerykanie od początków 90. lat wielokrotnie przekazywali środki, zwłaszcza na techniczne na wyposażenie służb, ale także wojska. Ja mogę powiedzieć czasów, kiedy pracowałem w MON-ie. Był pan. Tak, w latach, kiedy pracowałem w MON-ie, Amerykanie przekazywali nam środki i sprzęt, dla przykładu na wyposażenie Gromu, na wyposażenie 18 batalionu desantowo-szturmowego w Krakowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to samo w sobie niczym nadzwyczajnym nie było, dlatego że Amerykanom zależało też tutaj na bardzo ważnej sprawie. Jeżeli braliśmy udział w różnych misjach z żołnierzami amerykańskimi, to Amerykanie chcieli mieć, i my także chcieliśmy mieć, dla przykładu, tę samą łączność, prawda? Więc tu niczego nadzwyczajnego w tym nie widzę. Teraz jeśli chodzi o ten tak zwany fundusz specjalny, jakie mają służby, powiem, żebym się bardzo zdziwił, gdyby nie zachowała się żadna dokumentacja z przekazania tych środków, dlatego że z tego, co wiem, to służby, jak takie środki otrzymywały, to miały obowiązek, żeby je lokować na kontach w Narodowym Banku Polskim. Więc tu jestem przekonany, że wszystkie te operacje związane z lokowaniem i wykorzystywaniem tych środków na poziomie NBP-u, jakie ślady powinny pozostać. Podobnie zdanie jest taki mam, problem, że to wszystko są sprawy, panie pośle, z obszaru Cosmic Secret i naprawdę tam procedury są przede wszystkim nam nieznane. I strasznie trudno o tym rozmawiać, bo... No właśnie, czy są takie pytania, na które można udzielać wymijających odpowiedzi? To jest ta sfera, prawda? Ogólnie mówię to znaczy tak. Ja nie mówię, na co te pieniądze poszły oczywiście. Tego to nie mówię. Natomiast jeśli chodzi o sam mechanizm, to prawidłowy mechanizm jest taki, ja sądzę, że tak było, że jest wewnątrz służb człowiek odpowiadający za finanse głową, który całą wiedzę powinien mieć. I nigdy to nie powinno być tak, że te pieniądze gdzieś tam leżą w jakichś skrzynach czy kartonach służbach. No tak, ale nikt nie umiał odpowiedzieć, co się z tymi pieniędzmi stało i właśnie o tym się mówi. No to wiadomo, to ja tu się zgadzam. Więc ja mogę powiedzieć ogólnie, wiadomo, co się z nimi stało? Wiadomo, kto je przejął, ale nie wiadomo, na co zostały wydane. Ja byłem kilka razy przewodniczącym Parlamentarnej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, bo tam rotacja następuje szefa co pół roku. No więc ogólnie mogę powiedzieć w związku z tym, że te pieniądze przeznaczane były na kupno bardzo nowoczesnego sprzętu elektronicznego, więc to był, tak powiem, podstawowy kierunek wykorzystania. Tak, tylko to troszeczkę tak brzmi, panie pośle, jak powiedzenie, że te pieniądze poszły na wykonywanie mandatu poselskiego, w poprzedniej sprawie, prawda? Bo jeżeli gdzieś mamy misję za granicą, jest tak zwany SIGIN, czyli że elektroniczny podsłuch, który się tam robi w obszarze dosyć dużym, to on wymaga bardzo skomplikowanego i dość drogiego sprzętu, więc ja mogę powiedzieć ogólnie, że te pieniądze przeznaczane głównie były na zakupy w obszarze wyszukanej elektroniki. Pan marszałek, mam wrażenie, nie dokończył swojej myśli. Nie, dokończyłem. Ja z uwagą słucham tego, co mówi pan poseł Zemke, bo faktycznie jest człowiekiem, który znakomicie zna te procedury i myślę, że tu jesteśmy zgodni, że roztrząsanie takie trochę w debacie publicznej tych spraw związanych z całą tą operacją, o której wiemy z raportu. No ale to się stało CIA, już. To się pojawiło w debacie publicznej. Teraz co z tym zrobić?
kiedy można powiedzieć, co można powiedzieć, ile można powiedzieć. Ja zadzwoniłam dzisiaj do pana Bogdana Święczkowskiego, byłego szefa ABW. I rozmawialiśmy kilka minut i on mi powiedział tak, że oczywiście nie może ujawnić bardzo wielu informacji, bo one są okryte tajemnicą państwową. I to było też dla mnie oczywiste. Ale powiedział, że nie może nie być, to samo, co mówił pan poseł Zemke przed chwilą, nie może nie być dokumentów, a jeśli ktoś mówi, że dokumentów nie ma, to znaczy, że popełniono przestępstwo. No tak, ale do momentu, kiedy Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski nie będą mieli zdjętej tajemnicy państwowej, tak naprawdę mogą mówić, co chcą, bo nawet jeśli kłamią, to kłamią w dobrej wierze i trudno się dziwić, że przez te wszystkie ostatnie lata w zaparte mówili o tym, że więzień nie było. No właśnie. Bo z punktu widzenia i nawet bezpieczeństwa państwa, interesu państwa, no gdyby mówili inaczej, to byłoby to niebezpieczne i byłoby nie, to no nie mogli zdrada mówić. Tajemnicy państwowej. Oczywiście, jako dzisiaj prezydent można, i premier. Oczywiście ja nie mam żadnego interesu, żeby panów tutaj bronić i politycznie to można rozgrywać, ale zdroworozsądkowo myśląc, no nie chciałbym, żeby były premier czy były prezydent po skończeniu pełnienia tych funkcji nagle dostawali po prostu wylewnego języka i opowiadali tylko różne panie pośle, historie. No. Panie pośle, proszę zwrócić uwagę. Dla mnie uwagę. Jest tylko ważne to, czy oni wiedzieli, że tam były tortury, czy nie. A sama jakby decyzja o tym, że jest możliwość jakby stworzenia takiej bazy na niewiadome cele być może, to jest zupełnie czy inne były okoliczności wtedy. Te pytania publiczne. Wiedzieli czy nie? Nie wiedzieli, dlatego że, i tu myślę pan poseł Zemke potwierdzi to, co mówię, mianowicie w sensie operacyjnym kierownictwo polityczne nie interesuje się tym, jak wygląda dochodzenie prowadzone przez policję w tej czy innej sprawie. To są rzeczy jakby w dyspozycji służb profesjonalnych. Nadzór polityczny nie oznacza tego, że się wie dokładnie, jak wyglądają sprawy operacyjne, a właściwie się nawet nie wie. Panie profesorze, ja tylko zadam właśnie panu profesorowi też pytanie i panom. Wielokrotnie zadawano i panu prezydentowi Kwaśniewskiemu, i panu premierowi Millerowi pytanie, czy były więzienia. Mówili, że nie. Pytanie, jak powinna, panie profesorze, brzmieć odpowiedź? Powinni powiedzieć, że... No właśnie, jak powinna... Na jakie pytania można wymijająco odpowiedzieć? Nie, no to jest na jakie? To, co, o czym mówiliśmy, że zbyt za mało merytorycznych wypowiedzi, za dużo jest, mówiąc kolokwialnie, nie, ale ściemy. Sprawa pękła w Senacie zgoda, Stanów tyle tylko, że my odkrywamy tą swoją czarną stronę poprzez oczywiście raport ze Stanów Zjednoczonych. Ja sobie nie wyobrażam takich samych standardów, przykładowo w Holandii czy w Niemczech. Ja sobie nie wyobrażam, iżby pani kanclerz Angela Merkel nie wiedziała o takich sprawach. Ja sobie nie wyobrażam, iżby Niemcy naraziły się na taką śmieszność. Polska staje się serwilistycznym krajem, gdzie stosuje się trzeciorzędne standardy. Na zasadzie oni to i tak łykną, bo dostają pieniądze. Jest to po prostu dla mnie jako Polaka coś przerażającego. Bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, nikomu nie zaproponowano z krajów Europy Zachodniej tego rodzaju zachowań, tego rodzaju pieniędzy. Zaproponowano Rumunii, Litwie i nam, tak? No, może między innymi z tego powodu, o którym mówił poseł Zemke, że my byliśmy poniekąd na jakimś takim, nie chcę to nazwać smyczy, ale jednak byliśmy krajem, który się dorabiał pewnych standardów czy pewnych no, technologii. Węgry się też dorabiają, Czechy się no, też dorabiają. Dlatego właśnie Litwa, dlatego właśnie Rumunia, dlatego właśnie Polska. Dostawaliśmy pieniądze, być może, ja nie wiem, tutaj europoseł Zemke ma dużo więcej jest, w tej sprawie, tak, ale to też jest, wydaje się logiczne. Panie pośle, ale to jest pytanie, czy powinni, jak powinni zachować się, jak powinni odpowiadać na te pytania pan premier Miller i pan prezydent Kwaśniewski, kiedy badały pytania, czy są więzienia CIA w Polsce? Ja jednak może powiem o kilku rzeczach, bo wypowiedź pana profesora była tutaj taka bardzo kategoryczna. Otóż jednak po pierwsze, to nauka zawsze stawia kropkę na i. To zarzuty podobne dotyczą na świecie 50 kilku państw. Dobrze? Też, żebyśmy nie robili takiego, że nagle Polska tutaj, że tak powiem, jest sama w towarzystwie Litwy czy Rumunii. To są 50 kilku państw. Uwaga pierwsza. Uwaga druga. Ale w Europie, w Unii Europejskiej to Kilku krajów nie ma w Unii Europejskiej. No właśnie, w Unii Europejskiej tylko te trzy kraje. Nie zauważyłem oprócz Polski w żadnym państwie
takiej, powiedziałbym, dociekliwości opinii publicznej, jeśli chodzi o tę sprawę. Znaczy tylko w Polsce z tych 50 kilku państw rzecz jest codziennie wałkowana na pierwszych stronach. Będzie w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski się tym zajmie, panie pośle. Nie, biorę udział. Ja jestem w Komisji Bezpieczeństwa i Obrony i proszę mi wierzyć, że jakby na pewne poziomy tam przykładowo... Ale taka była zapowiedź, że się parlament zajmie w przyszłym tygodniu. Przepraszam, po nowym roku. Ale to nie na tym poziomie. I teraz sprawa trzecia, na którą się zwraca uwagę, no moim zdaniem dosyć mało. Otóż tak, z informacji z tego raportu wynika, że ten ośrodek powstał w 2002 roku. I wynika także, że polskie władze zaczęły mieć dosyć szybko wątpliwości co do rzeczywistej roli, jaki ten ośrodek pełni. I już w 2003 roku, zwracam na to uwagę, już, że tak powiem, w 2003 roku domagały się nie tylko informacji szerszych, co tam tak dzieje się naprawdę, ale także prowadziły do zamknięcia tegoż to ośrodka. Więc ja bym powiedział, że reakcja ówczesnych władz polskich była reakcją relatywnie szybką. W innych państwach trwało to jednak znacznie dłużej. Czy to uspokaja, panie profesorze? No jeśli mamy na myśli Afganistan, mamy na myśli Maroko, ja przepraszam bardzo, ja myślę, że od Polski należy oczekiwać więcej. No nie, Tajlandię, a Koreę Południową. Tak, oczywiście, ale inna kultura, panie europośle. Jesteśmy w Unii Europejskiej, Polska łamie konstytucję, Polska staje przed sądem w Strasburgu. No, ja nie wiem, ja patrzę na to bardzo sceptycznie. Na to, czyli? Na jak gdyby stosunek Polski do tego wszystkiego i później to są konsekwencje takie smutne po prostu zbierania i obrywania bądź tu z jednej, bądź tu z drugiej strony. Bądź od oczywiście przedstawicieli praw człowieka, bądź od opinii publicznej, bo ten argument jest bardzo często wyciągany w momencie dla Polski niekorzystnym, żeby Polskę do czegoś skłonić, żeby wyprzeć na nią presję. Jeśli działamy za pomocą takich standardów, to bardzo łatwo poddajemy się właśnie takiej presji, która jest wyciągana za pośrednictwem chociażby dziennika. Ale ja usiłuję uzyskać od panów odpowiedzi i jakoś panowie starają się unikać, jak powinni zachowywać się, jak powinni odpowiadać na te pytania pan prezydent i pan premier w momencie, kiedy jest zadawane im pytanie. No, to dlatego być może odpowiadali dobrze. Trudno powiedzieć. To znaczy, to jest zaprzeczanie, można, ale uciekamy się znowu do socjotechnik, tak jak powiedziałem na początku. Nie rozwiązuje to problemu, ani pytania, na które pani redaktor postawiła. Oczywiście, tylko że w tej sytuacji, w której akurat panie pośle, jeśli w tej chwili pęka wszystko w Senacie Stanów Zjednoczonych, to jak wygląda problem naszego życia publicznego i odpowiedzi? No jak to wygląda? No przecież i teraz to obaj panowie stają obok siebie. Stają obok siebie panowie i muszą tłumaczyć. Gdyby powiedziano, że istotnie zostało zawarte takie porozumienie, ale to jest objęte tajemnicą związaną z tym, że walka z terroryzmem jest naprawdę wyjątkowo trudna. W związku z czym trzeba ją otoczyć tajemnicą. Zauważcie państwo, że my tutaj w ogóle nie poruszamy wątku tak naprawdę, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Te raporty opublikowali demokraci jako pewien instrument walki politycznej z republikanami. Oni zresztą byli przeciwni temu. Ludzie, którzy nie są zaangażowani po żadnej ze stron tego sporu, ludzie, którzy analizują tę sytuację, twierdzą, że w przyszłości to działanie może zdecydowanie ograniczyć zaufanie do Stanów Zjednoczonych jako partnera w różnych, powiedziałbym, akcjach czy operacjach. A to nie jest taka nasza wyłącznie perspektywa, że to na pewno wyłącznie wojna polityczna? A no właśnie, przecież tam się stwierdza fakty. To jest dokument. To jest po prostu to rozgrywka między republikanami. Może moment wyciągnięcia, może to. Natomiast stwierdza się fakty. I czy rzeczywiście, bo my bardzo buńczucznie mówimy XXI wiek, natomiast mentalnie zjechaliśmy do średniowiecza. Wojna z terroryzmem, wojna z państwem islamskim, to jest dopiero początek. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie z tego sprawę. Patrzcie państwo na Bliski Wschód. Tylko my trochę dzisiaj inaczej patrzymy na wojnę z terroryzmem, inaczej patrzyliśmy po zamachu z 11 września. I wtedy było powszechne przyzwolenie na różnego rodzaju działania, a jestem przekonany o tym, że to, co my się dzisiaj dowiedzieliśmy o więzieniach i o tym, że w Polsce było takie, a nie inne więzienie, to jest wierzchołek góry lodowej o wielu, wielu rzeczach, które Stany Zjednoczone w ramach tak zwanej walki z terroryzmem na całym świecie robiły i robią i o tym się pewnie nigdy nie dowiemy. I pewnie procedury są takie, żeby o pewnych rzeczach
Ja nie twierdzę, że wszystkie są etyczne i nie wszystkie są właściwe. Ja w to w ogóle nie chcę wchodzić. Najprawdopodobniej tak jest, że się nadużywa pewnych, chociażby łamanie praw człowieka, co jest oczywiście naganne. Tak jak torturowanie więźniów w Polsce, co ja też oczywiście mam do tego negatywny stosunek i negatywną opinię. Ale jednak pewnie ci politycy, którzy taką wiedzę posiadali, czy podejmowali takie decyzje, nigdy by do głowy im nie przyszło, że oni mogą jakichś innych jakby figur słownych używać dla bardziej dyplomatycznej odpowiedzi, że na wypadek, kiedy za kilka lat się wydarzy to, co się wydarzyło dzisiaj, czyli Ameryka sama opublikuje pewne dane, oni będą w sytuacji. Dzisiaj rzeczywiście wychodzą trochę na polityków. Ale poważnie, ja nie kupuję całkowicie tej argumentacji, która pojawia się przy okazji tej afery z tym rapem. Nie kupuję. Kiedy się mówi, że no tak, no ale przecież to są mordercy dzieci, mówimy o tych terrorystach i tak dalej. Ja uważam, że właśnie w tej dyskusji, traktując to w ten sposób, właściwie spadamy na dno historii do Hammurabiego. Dokładnie. I to jest nie do zaakceptowania, bo jesteśmy, i tutaj XXI wiek, tak, warto... Jak funkcjonujemy troszeczkę na kolanach, wobec oczywiście naszych sprzymierzeńców, naszych sojuszników, to efekty są takie, że dostajemy po raz drugi czy po raz trzeci po głowie. Ale pan poseł Łukasz Kopa mówił o tym, że jeszcze się pewnie o wielu rzeczach dowiemy. Już w Stanach Zjednoczonych zaczyna się ten proces ujawniania. Proszę zwrócić uwagę, był taki serial Homeland, on kilka serii u nas został zdjęty z ekranów. On naprawdę ujawnia kulisy bardzo wielu sytuacji i faktów, które na pewno miały miejsce i które związane są właśnie z walką z terroryzmem. Także ten proces się dzieje. Zanim politycy coś zobaczą, to już to pojawia się albo w publicystyce, albo jak w przypadku Stanów Zjednoczonych właśnie w kinematografii. Ale pan marszałek tutaj dotknął sprawy, powiedział, że to może być walka polityczna. W taki właśnie sposób patrzy się na dzisiejszy marsz. Więc gdybym mogła panu poprosić o komentarz do tej sprawy. Marsz w obronie demokracji i marsz w obronie wolności mediów. Czy on również może uświadomić, że jesteśmy w jakimś zwrotnym momencie. A pani redaktor ma wrażenie, że jest zniewolona medialnie? Może umówmy się na inną rozmowę, odpowiem. Dobrze, nie w tym radio. Może, no, mogę, nie, nie w radio. Na pewno nie w radio. Jesteśmy na żywo. Nikt nie montuje. Ja nie mam żadnych, ale ja zetknęłam się już. My się spotykamy. Zetknęłam się, panie marszałku, z cenzurą w ciągu ostatnich 25 lat kilkakrotnie. My się spotykamy dzisiaj 13 grudnia i faktycznie dobrze, że ten wątek się w ogóle pojawił, bo to jest dzień szczególny. To jest dzień zadumy nad naszą historią, ale także myślę, okazja taka trochę historiozoficzna, żeby pomyśleć o tym, co wydarzyło się 13 grudnia 1981 roku, co od tego czasu stało się w naszym państwie, w naszej ojczyźnie. Zdać sobie sprawę z tego, że gdyby nie stan wojenny, to pewnie dzisiaj nie byłoby wolnej Polski, która narodziła się w pełni 25 lat temu. Panie marszałku, ale dlatego właśnie zadaję pytanie. Częścią tej refleksji jest pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość... No to ja się nie zgadzam na hasła, pod którymi odbywa się ten marsz. Ja się nie zgadzam na hasła, że jest łamana demokracja. Ja się nie zgadzam, że jesteśmy jakimś bantu krajem, jakimś bantu, tak właśnie, bantu stanem. No to nie jest prawda. Ale jest taki dobry bardzo dobry wywiad z panem prezydentem Komorowskim, który ukazał się dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Dzisiaj trzeba zapalić świeczkę. Pan prezydent mówi, siedziałem 13 grudnia, by dziś każdy mógł demonstrować. Czy słowo każdy ma tutaj jakieś konotacje polityczne? Panie pośle, pan poseł Janusz Zemke, eurodeputowany. To znaczy, każdy ma prawo demonstrować, a o tym, że jednak mamy demokrację, niech najlepiej zaświadcza fakt, że ta demonstracja ma charakter absolutnie nielegalny, a służby państwa, które jest... Ochraniają te demonstracje i robią wszystko, żeby jej uczestnicy mogli, że tak powiem, w spokoju te protesty swoje... Tak, ale wokół tego powstała taka atmosfera, że to jest jakaś... Pojawia się nie wiadomo kto na tej ulicy, więc... Nie, no to jest zawsze to ryzyko, no, że do takich demonstracji mogą niestety wedrzeć się
osoby, elementy, które po prostu chcą tam, no za dymę zrobić. I to ja powiem, mogą się wedrzeć nawet bez woli tych, którzy te demonstracje organizują. Ale powiem tak, no, każdy ma tutaj prawo demonstrować. Ja się tutaj muszę zgodzić z tym, co powiedział pan marszałek, że mnie dzisiaj to demonstrowanie takie, no w obronie demokracji wydaje się, no może tak powiem, z lekka dziwne. No bo ileś rzeczy może się nie podobać w Polsce, tak powiem, bieda, to, że tam wiek emerytalny podniesiony został i masę różnych rzeczy. Natomiast no ja nie sądzę, żebyśmy mieli jakiś w Polsce uwiąd demokracji albo jakiś poważny kłopot. Nie, to jest dobrze, raczej marsz to... pomyślany, to jest raczej marsz pomyślany po to, żeby ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością mobilizować, bo to jest taka forma działania PiSu, że co jakiś czas trzeba się mobilizować, no a najlepszą formą mobilizacji w warunkach naszego kraju, no to jest zawsze protest, prawda? U nas trudno się ogromadza ludzi, żeby no wyrażali radość z czegoś, no znacznie łatwiej się robi, jak się przeciwko czemuś protestuje. I to jest impreza polityczna PiSu, ale ja powiem, że PiS ma do tego prawo, więc żebyśmy mieli jasność, tylko że ja się nie zgadzam absolutnie z tymi wobec tego obroną tych haseł, ale w miarę precyzyjnie i krótko, ponieważ czasu mamy mało, pan Przemysław Przybylski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Ja rzadko się zgadzam z poglądami posłów Platformy Obywatelskiej, ale z jednym zgadzam się, z panem ministrem Sienkiewiczem, który powiedział, że jest demontaż państwa i państwa w zasadzie nie ma. Powiedział w tym prawdę. Natomiast i w związku z powyższym, ta manifestacja, ta demonstracja, to jest po prostu demonstracja o nową jakość w polityce, o wolność wypowiedzi. Proszę państwa, proszę zobaczyć, że de facto są różne nurty wypowiedzi. Tak jak w niektórych środkach masowego przekazu tylko są jednego nurtu politycy, proszę zauważyć... Już oj, o tym, pluralizm jest to, zapewniony. Tak. Natomiast proszę zauważyć, że ja na przykład podam przykład. Ile reklam z minister, z budżetu państwa, ma Gazeta Wyborcza czy Rzeczpospolita, to również się przekłada potem bezpośrednio na poziom komentowania życia politycznego i publicznego. Nie, panie, ale to jest taka teoria spiskowa trochę, naprawdę. No każdy ma prawo do własnej oceny, ale jeśli można, to jeszcze powiem tylko tyle, że ten marsz to nie tylko środowisko, organizuje środowisko Prawa i Sprawiedliwości, ale wiele środowisk patriotycznych. To jest znak sprzeciwu przeciw jakości życia politycznego, debaty publicznej oraz brak transparentności. Ale panie przewodniczący, ale proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość też potrafiło powiedzieć, że nie pójdzie do TVN-u, bo to jest, i już sekuje jakiś medium. Może się... A dziwi się pani, skoro Monika Olejnik zaprasza swoich gości, jeśli się jej poglądy nie podobają? No, demokracja ma to do siebie, że trzeba stanąć naprzeciwko przeciwnika i wie pan, no... A ona nie staje. A uderzają się państwo w pierś? Króciutko, bo ja chcę bardzo pana profesora. Ja wiem, że stacje różne mają czasami, wydaje się, dosyć subiektywne oceny, przechyły, albo próbują tak przechyły, ale no akurat PiS, który staje właśnie w obronie rzekomo wszystkich mediów, gdzie bojkotuje jedną stację, a z kolei inne przychylne, jak Telewizja Trwam czy Radio Maryja, są typowo zestygmatyzowane na właśnie tą jedną partię, ugrupowanie, no przecież to jest jakiś absurd. Ten marsz to jest marsz polityczny, to jest przekonywanie przekonanych, to jest utwierdzanie grupy elektoratu Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby nadal utrzymywać 30% poparcie, mimo że od 7 lat nie sprawuje się... Pana zdaniem nic to nie zmieni. Nowe standardy, to jest wszystko. Ale nie, prawda jest taka, tylko, że w stanie wojennym aresztowano, też mówi o nich, że jest wyrzutkiem społeczeństwa i nie mają nic do powiedzenia. Ja przed wyjściem do studia słuchałem Andrzeja Gwiazdy i on faktycznie w swoim wystąpieniu kierowanym do demonstrantów powiedział wiele rzeczy bardzo wartościowych. Tak. Ale chcę powiedzieć, że... współczesnej rzeczywistości. Tak, że pani radny, ta demonstracja w Warszawie, ten marsz, to nie jest marsz za jakimiś ogólnymi hasłami. Mówi się, że jest to marsz przeciwko oszustwom wyborczym. No przecież to jest... Nie, nie, panie nie, marszałku, nie mogę się zgodzić. Ale tak się tak było zapowiadane. Tak, było zapowiadane. To jest przede wszystkim transparentność przybrało to takie hasło. Życia publicznego. Czy czuje się pan beneficjentem oszustwa wyborczego? Proszę pana, panie marszałku, może mieć wiele zastrzeżeń do ostatnich wyborów. Dobrze, to brnijmy w to. Pan profesor Szanowni słuchacze, ja miałem przyjemność organizowania takiej konferencji od
ulicy do demokracji, po demokrację na ulicy. Jeśli istniejący model demokratyczny nie spełnia standardów, co widać w Polsce, co widać także w Europie, to ludzie wylewają się na ulicę. Tam się tworzy ramy demokratyczne. Jeśli rzeczywiście jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość chce zademonstrować, a państwo mówicie o wolności mediów, natomiast ja jestem w 100% przekonany, że PiS jest rzeczywiście niedowartościowywane w mediach. Nie chodzi o to, jak się mówi, przepraszam, co się mówi, ale jak się mówi o PiSie. Jeśli na dzień dzisiejszy mówi się po 7 latach rządzenia Platformy Obywatelskiej, że PiS jest czemuś tam winien i PiS czemuś przeszkadza, to ja bardzo przepraszam, to ja się na tego rodzaju dyskurs nie godzę. Stąd też jest to paliwo do tego, żeby wyjść na ulicę, zademonstrować swoje oczywiście poparcie dla nowej jakości w polityce i nowej jakości jak gdyby uprawiania tej polityki. A rzeczywiście liczy pan na to, panie profesorze, że ta nowa jakość się pojawi? To Janusz Paliko też powinien marsz robić. Panie profesorze, króciutka odpowiedź. Ten marsz jeszcze ma pokazać jedną ważną... Ale ja pytam pana profesora, tak? Wracając do... Nie, króciutko, czy to może być początkiem jakości? Ja wierzę w rzeczywisty pluralizm i wierzę w alternatywy. Ja nie wierzę w pojęcie monopartii, które przylgnęło teraz siłą rzeczy do Platformy Obywatelskiej. To znaczy... to jeśli jest alternatywa, to to musi stworzyć szansę na ustosunkowanie się oponentów, czyli rządzących teraz w Polsce. Ten marsz jeszcze ma pokazać, że nierozliczenie przywódców stanu wojennego również wprowadzi chaos moralny w życiu społecznym, bo daje przyzwolenie na takie sytuacje, jakie mieliśmy również w Sejmie. A ja lubię marsz pierwszej brygady. A ja lubię ten cytat i też państwu na koniec przytoczę. To jest właśnie z wypowiedzi pana prezydenta Komorowskiego. Ludzie mają prawo niepokoić się rzucanymi w przestrzeń oskarżeniami o sfałszowanie wyborów, ale mają też prawo niepokoić się załamaniem się systemu rozliczania głosów. Jednym słowem, ci wszyscy, którzy się niepokoją, niepokoją o jakość demokracji, w ogóle są nią zainteresowani. Gorzej z tymi, którzy już się przestali nią interesować. A nie na ulicy. Dziękuję bardzo panom za udział w programie. Dziękuję również słuchaczom. Zapraszam wszystkich państwa za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. www.radiopik.pl